Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja proszę panią w sprawie ubezpieczenia. A jakie panią interesuje ubezpieczenie? Na męża, na przodę i na męża. Proszę pani, jeżeli pani chce poznać wysokość składki za ubezpieczenie zwierząt, należy dzwonić do... Stary mi podał ten numer, wie pani? Rozumiem. No. Ja podam pani numer telefonu do placówki, no, która wyliczy taką składkę. Czy ma pani możliwość zanotowania? Nie, bo ja jestem w budce telefonicznej, na szczerym polu. Czy nie ma pani trzody? Nie. Ubezpieczy pani trzodę, której pani nie ma? Tak, ubezpieczę trzodę, której nie ma, tak. A potem co? No co, kasę dostanę. Ale powie pani w firmie ubezpieczeniowej, że pani ją ukradli? Tak, ja powiem w firmie ubezpieczeniowej, że mnie ukradli, tak, z trzody. Czy wyraża pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez... Jezus, szybko, bo mi monety lecą, kochana, bo ja z automatu dzwonię. Jezus. Proszę pani, czy jeszcze raz mi powtórzyć, czy wyrazi pani taką zgodę, czy nie w tej chwili? Dobra, tylko szybko, raz i już, no. Czy wyraża pani zgodę na przetworzenie danych szybciej. Przez spółki PZUSA, czy pomocy za wytworzycie EPP-PZUSA? Jezu, tak! Może starego zabić. I z ubezpieczenia skorzystać. Też dobry pomysł. Tylko jest nieubezpieczony. Trzeba byłoby starego ubezpieczyć. Wtedy kasiorę wziąć i ujebnąć. No i... Zajebać. Czyli pani chce, tak, ubezpieczyć męża na przykład? Tak. A potem... Pierdolnąć go i kasę wziąć. No, powiesić chuja. Na strychu. No, na lince. Tak, słucham. Mąż wychodzi z domu codziennie, tak? Do roboty o 7:00. A jakbym cię tak zaczaiła? Na kogo? Na męża i cegówką na męża. No i co? Ile dostanę? To zależy, na jaką sumę mąż będzie ubezpieczony. Jak? Na 300. Jeżeli będzie na 300 tysięcy, no, i ta przysłowiowa cegła z dachu... Dokładnie, tak. No. To ile mam? W tym momencie zostanie pani 300 tysięcy. No proszę bardzo. No. Czy będzie pani osobą uposażoną, bo jeżeli... Ja będę uposażoną, tak. Otruć. Trutką dla szczurów. No jak by to pani zrobiła? Normalnie. Do kawy dałabym i już. Koleś pije i pada. No i git. Ubezpieczam go najpierw, go truję i mam kasę. Git? No. Kiedy ja dostanę ile? Polisa działa od 1 maja. Aha. To 2 maja mu spadnie. A dlaczego? A co pani chce zabić męża? Nie. Cegówka spadnie. A ma pani zgodę męża na ubezpieczenie? Bo pani musi mieć zgodę. Mi tu powiedzieć przez telefon, że ma pani zgodę męża na ubezpieczenie. Ja mu coś podsunę do podpisu, bo on wiecznie pijany jest. Natomiast ja nie mogę wysłać takiej polisy do pani, bo pani mi musi powiedzieć przez telefon, czy ma pani zgodę męża. Jeżeli takiej zgody pani nie ma, nie będę mógł wysłać... Do... Mam zgodę. Ma pani zgodę męża? Tak, ja mam wszystko na zgodę. A ja bym tak, wiesz, zaglądała. Zdziwić, czy on śpi, czy nie śpi, Najpierw by jeszcze telewizor oglądał, później patrzy, oczy by zamknął, zacząłby chrapać i wtedy poduchę na mordę mu dlatego i go udusić. I co to jest za metoda? Na śpiocha. Udusić na śpiocha. No a potem co z ciałem? No co, w dywan i do Odry. No. Już? No bo co? Pani, chciałbym porozmawiać z mężem. Zapytać się go, czy on wyraził zgodę na to ubezpieczenie. Mhm. On śpi chyba, wie pan? Mhm. Janek, chodź tutaj! Idzie już. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. A dlaczego pani udaje męża? Ja nie udaję, le. Ja nie udaję.
jakby pani mąż był przy telefonie. Wie pani co, ja nie będę tutaj dyskutował w jakimś... Halo, Janek, halo, Janek. Halo, Janek. No, ja to jest, no, mówiłam, nie? No. Jak dętka. Ale skacze się, powiedział Janek. Na razie to ja nic nie usłyszałem, bo nie mam żadnych danych do potwierdzenia. Zgadzam się. Na co? Na ubezpieczenie. Ojoj, naprawdę, pani udawać mężem przez telefon. Ja nie udaję. Nie dostanę wtedy, kurwa, kasy. Za free. Wszystko można zrobić, tylko trzeba mieć bańkę 6 na 9. Jak pan ma na imię? Ja naprawdę nie potrzebuję już danych pani męża. Czemu? Ja po prostu nie ubezpieczę przez telefon ani pani, ani pani męża. O, masz. Jeśli pani by bardzo chciała... Na cegówka? A co z cegówką? 300 tysięcy. Dobra. Si. No. 300 tysięcy, kurwa. Wieś, kurwa, to tak jest. No i taka prawda. Jakie cegówka, kurwa, z dachu, bajera, 300 tysięcy, pa. Same pomysły posyłają, sami.